Spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj możemy sobie zastosować, możemy spróbować w sumie zastosować ten wzór, który wykorzystywaliśmy w poprzednim zadaniu. Mamy 16 do 1 trzeciej, czyli co prawda możemy zapisać, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 16. Natomiast zauważcie, że to nam za dużo nie pomoże, no bo tego pierwiastka tutaj sobie po prostu tak ładnie nie wyłączymy. Ale co możecie zauważyć? No jest to nic innego jak mnożenie potęg o tych samych podstawach, bo i tu w podstawie mamy 16. I Wam tak szybko przypomnę wzór, gdy mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, to wspólną podstawę przepiszemy, a wykładniki musimy dodać. Czyli tutaj przepiszemy sobie 16, dodajemy wykładniki, czyli 1 trzecia plus 1 szósta. No oczywiście musimy tutaj sprowadzić to sobie do wspólnego mianownika, czyli do szóstki. Czyli mamy tak, 2 szóste plus 1 szósta, czyli mamy 16, 2 plus 1 to 3, czyli do 3 szóstych. Możemy to sobie skrócić przez 3, czyli 3 przez 3 to będzie 1, 6 na 3 to 2, czyli otrzymamy 16 do 1 drugiej. I tutaj już mamy bardzo fajną sytuację, bo możemy sobie zapisać, że to będzie pierwiastek drugiego stopnia z 16, no to oczywiście jeszcze podnosimy do pierwszej potęgi, ale to nam w wyniku nie zmieni, czyli wystarczy zapisać pierwiastek z 16, a pierwiastek z 16 wynosi 4. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj co prawda nie mamy takich samych podstaw, ale zauważcie, że mamy dokładnie takie same wykładniki. Przypominam wzór, gdy mamy a do potęgi m razy b do potęgi m, to wówczas mnożymy przez siebie podstawy i podnosimy je do tego naszego wspólnego czy tego samego wykładnika. Czyli tu możemy zapisać, że mamy w nawiasie 3 dwudzieste razy 5 dwunastych do potęgi 1 czwartej, czyli tu i tu mamy w wykładniku właśnie 1 czwartą. No czy można coś tutaj sobie uprościć? Na pewno przez 3, czyli tu mamy 1, tutaj mamy 4 i przez 5, czyli tutaj mamy 1, tutaj mamy 4. 1 razy 1 to 1, 4 razy 4 to będzie 16, czyli mamy 1 szesnastą do potęgi 1 czwartej i zapiszmy zatem, że to będzie pierwiastek czwartego stopnia z 1 szesnastej, a pierwiastek czwartego stopnia z 1 szesnastej to będzie 1 druga, 1 do czwartej to będzie 1, 2 do czwartej 16, wszystko się zgadza. Pamiętajcie, że gdy mamy tutaj pierwiastek stopnia parzystego, no to wynik koniecznie musi być liczbą nieujemną, czyli 1 druga, a minus 1 druga już tutaj oczywiście pojawić się nie może. No i spójrzmy na podpunkt C. Tutaj mamy pierwiastek z 3. No to zauważcie, jak to możemy sobie zapisać. Pierwiastek z 3 to jest pierwiastek stopnia drugiego i tą trójkę mamy podniesioną do potęgi pierwszej. Czyli zgodnie z tym wzorem, który już wcześniej poznaliście, możemy zapisać, że to będzie 3 do potęgi jednej drugiej. Tutaj może przypomnę jeszcze ten wzór, że jak mieliśmy a do potęgi m przez n, to będzie pierwiastek stopnia n z a podniesiony do potęgi m. Można to zapisać albo w takiej postaci, ewentualnie, że jest to pierwiastek stopnia n tego z a do potęgi m. Czy zapiszemy to w taki sposób, czy w taki, to jest dokładnie to samo. Czyli dzięki temu, ponieważ to będzie nasze m, to jest nasze n, no to otrzymamy 3 do potęgi m przez n, czyli 3 do jednej drugiej. Czyli zapiszmy, że mamy tak 3 do 3 drugich podzielić przez 3 do 1 drugiej. No i teraz mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach. No gdy mieliśmy mnożenie, to wykładniki dodawaliśmy, a gdy mamy dzielenie, to wykładniki będziemy odejmowali. Czyli przepiszemy sobie taką samą podstawę, którą tutaj mamy. Wykładniki odejmiemy, czyli mamy 3 do potęgi. 3 odjąć 1 to 2, czyli 2 drugie, 2 drugie to będzie 1, a 3 do potęgi pierwszej to po prostu 3. No i spójrzmy na podpunkt D. To może sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, ale po kolei to sobie przeanalizujemy.
Jeżeli spojrzycie na to, co mamy tutaj w nawiasie, to możemy zapisać, że to będzie 25 razy pierwiastek z 5. Tu mamy po prostu znak mnożenia. 25 możemy zapisać, że to będzie 5 razy 5, czyli 5 do potęgi drugiej razy. Tu mamy pierwiastek z 5, czyli wykorzystamy dokładnie ten wzór, który mamy tutaj. Czyli to jest pierwiastek stopnia drugiego. Piątka tu jest podniesiona do potęgi pierwszej, czyli możemy zapisać, że to będzie 5 do jednej drugiej. No i teraz zauważcie, że tutaj mamy nic innego jak mnożenie potęg o tych samych podstawach, a wówczas już pewnie wiecie, że wykładniki musimy dodać. Czyli piątkę przepiszemy i mamy 2 dodać 1 druga, czyli to będzie 5 do 2 całych 1 drugiej, czyli 5 do 2 razy 2 to 4 plus 1, 5, czyli 5 do 5 drugich. Czyli zamiast tego, co mamy tutaj w nawiasie, zapiszmy sobie to, czyli mamy 5 do 5 drugich podzielić przez 5 do 3 drugich. No i co mamy tutaj? Mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, bo i tu w podstawie mamy piątkę, więc skoro mamy dzielenie, to wykładniki będziemy odejmowali. Czyli przepisujemy tę wspólną podstawę i mamy 5 drugich, odjąć 3 drugie, czyli to jest 5 do 2 drugich, 2 drugie to 1, a 5 do potęgi pierwszej to po prostu 5. Spójrzmy na podpunkt E. Tutaj sobie najpierw zapiszmy 5 dziesiątych w postaci ułamka zwykłego, czyli mamy 15 do 5 dziesiątych, a 5 dziesiątych to będzie 1 druga razy 36 setnych. Tu mamy 25 setnych, czyli upraszczamy to sobie przez 25 i mamy 1 czwartą. No i teraz tak, mamy pewien problem, no bo zauważcie, tu nie mamy ani tych samych podstaw, ani tych samych wykładników. No to musimy troszkę pokombinować. No i teraz zauważcie, jeżeli chodzi o 36 setnych, może 15 do 1 drugiej przepiszmy, no to 36 setnych możemy zapisać, że to będzie 6 dziesiątych do kwadratu. No bo 6 dziesiątych razy 6 dziesiątych to będzie 6 razy 6, 36, czyli 36 setnych. Czyli mamy dokładnie to samo, co pojawiło się tutaj. I oczywiście 36 setnych jeszcze musimy zapisać, że podnosimy do potęgi 1 czwartej. Tutaj mamy potęgowanie potęgi, czyli jeżeli mamy taki zapis, że jakąś liczbę podnosimy do potęgi m i jeszcze do potęgi n, to te wykładniki przez siebie mnożymy, czyli mamy m razy n. Czyli tak, to przepiszmy 15 do 1 drugiej razy 6 dziesiątych, mamy 2 razy 1 czwarta, czyli 2 to będą 2 pierwsze, razy 1 czwarta, czyli mamy 2 czwarte, możemy to sobie skrócić przez 2 i otrzymamy 1 drugą. Czyli mamy 6 dziesiątych do 1 drugiej i tu już mamy bardzo fajną sytuację, ponieważ mamy, zauważcie, takie same wykładniki. Czyli tutaj już wiemy chyba, z jakiego wzoru należy skorzystać. Czyli mnożymy przez siebie podstawy, czyli 15 razy 6 dziesiątych. Zapiszmy to jako ułamek zwykły i wszystko podnosimy do jednej drugiej. Czyli 15 to jest 15 pierwszych razy 6 dziesiątych do potęgi jednej drugiej. Upraszczamy. Tutaj przez 5 można sobie skrócić. 15 przez 5 to 3, 10 przez 5 to będzie 2. No i jeszcze 6 i 2 można przez 2, czyli to będzie 1, tutaj 3. Czyli mam tak naprawdę 3 razy 3, 9 pierwszych, czyli 9 do 1 drugiej. No i tu już spokojnie zapiszemy, że mamy pierwiastek drugiego stopnia z 9 do potęgi pierwszej, ale to nam w wyniku nie zmieni, więc wystarczy zapisać to w ten sposób. Nawet dwójki nie musimy tutaj zapisywać w stopniu pierwiastka. No i pierwiastek drugiego stopnia z 9 wynosi 3. Przykład kolejny. No tutaj jaki mamy problem? No, w sumie podobne są te wykładniki,
No tylko tutaj mamy ten minus, więc gdyby nie było tego minusa, to tu byśmy mieli jedną trzecią, tu jedną trzecią i w sumie bardzo podobnie byśmy mogli to sobie policzyć, jak w podpunkcie poprzednim. Jak to można zamienić? No otóż przepiszmy sobie to 20 do 1 trzeciej razy, no i teraz 2,5 zamienimy na ułamek zwykły. Można to sobie skrócić przez 5, czyli mamy 2 i 1 drugą, zamienimy to na ułamek niewłaściwy, czyli 2 razy 2 to 4, 4 plus 1 to 5, czyli mamy 5 drugich, oczywiście do minus 1 trzeciej nada. I teraz, żeby pozbyć się tego minusa z wykładnika, to musimy zapisać odwrotność tej liczby, która znajduje się tutaj w podstawie. Czyli 20 do 1 trzeciej przepiszmy razy odwrotność 5 drugich to 2 piąte i wówczas jak już zapisaliśmy odwrotność, to nie mamy minus 1 trzeciej, tylko po prostu 1 trzecią. No i teraz mamy takie same tutaj wykładniki, czyli mnożymy przez siebie podstawy, czyli mamy tak 20 pierwszych razy 2 piąte do 1 trzeciej. Upraszczamy, skracamy sobie to przez 5, czyli tu mamy 1, 20 na 5 to 4, 4 razy 2 to 8, czyli mamy 8 pierwszych, czyli 8 do 1 trzeciej, czyli to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 8 do potęgi pierwszej, a pierwiastek trzeciego stopnia z 8 wynosi 2. No i spójrzmy na dwa ostatnie przykłady. Tutaj zauważcie, że w nawiasie mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki musimy do siebie dodać. Czyli od tego zacznijmy, czyli mamy tak 6, może o, w ten sposób już bez nawiasu możemy to zapisać, czyli mamy 6 do potęgi 2 trzecie, dodać 3 drugie i to, co tutaj otrzymamy, musimy podzielić przez 6 do 1 szóstej. Czyli wykonajmy tutaj dodawanie, może nawet z boku, czyli mamy 2 trzecie plus 3 drugie, czyli żeby dodać musimy mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie szóstka, 6 podzielić przez 3 to 2, 2 razy 2 to 4, 6 na 2 to 3, 3 razy 3 9, czyli tutaj zauważcie otrzymamy 13 szóstych. Czyli możemy zapisać, że mamy 6 do 13 szóstych, podzielić przez 6 do 1 szóstej. No i teraz mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki odejmujemy, a więc otrzymamy 6 do 13 szóstych, odjąć 1 szósta, tu już mamy wspólny mianownik, czyli otrzymamy 12 szóstych, a 12 podzielić przez 6 to będzie 2, czyli mamy 6 do kwadratu, a 6 razy 6 to 36. Spójrzmy na podpunkt H, czyli tutaj też najpierw zaczynamy od nawiasu. Możemy nawet zapisać, żeby było nam może troszkę łatwiej, że 7 to będzie po prostu 7 do potęgi pierwszej. Tu w nawiasie mamy 7 do 1 trzeciej razy i teraz pozbądźmy się tego znaku pierwiastka, czyli przepiszemy liczbę podpierwiastkową. Siódemka podniesiona jest do potęgi pierwszej i jest to pierwiastek stopnia drugiego, czyli mamy 7 do 1 drugiej. Dobra, teraz w nawiasie mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki dodamy, czyli 7 do pierwszej dzielimy przez 7 do potęgi 1 trzecia plus 1 druga, czyli to sobie już policzmy. Znowu przyda się wspólny mianownik. Czyli mamy szóstkę, 6 przez 3 to 2, 2 razy 1 to 2, tu będziemy mieli 3 szóste, czyli otrzymamy 5 szóstych, no i zapiszmy, że tu właśnie mamy 5 szóstych. Zatem mamy znowu dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki będziemy odejmowali, czyli to będzie 7 do potęgi 1, odjąć 5 szóstych, czyli jedynkę możemy zapisać jako 6 szóstych, żeby było nam wygodniej po prostu odejmować. Czyli mamy tak 7 do 1 szóstej i możemy zapisać w postaci pierwiastka, że to będzie pierwiastek szóstego stopnia z 7.